Cześć, tak. Robię mydło. Akurat sobie już wybrałam folemkę gwiazdkę. Pokaż, co my tu mamy, Ania? Mam takie folemki. Tak, mamy foremki, pipetki jakieś. Aha. Mydło. A to jest jakieś, pokaż, co to tutaj jest. Mydło bazowe. I mamy tutaj szkatułki. Co my tu mamy, Ania? Mydło bazowe. No, nie spożywać, unikać kontaktu z oczami i ustami. O, jeszcze mam coś. Nie wiem, co to jest, bo... Pokaż, przeczytamy. Tu jakieś trucizna. Kurde, co to jest? Chyba, to jest chyba mydło... Aromat jabłkowy to jest. Aromat... A to jest chyba aromat truskawkowy. To jest aromat jabłkowy, a tu pisze... Czerwony barwnik kosmetyczny. O, to jest ulubiony, to mam. Kurczę. A tu mam szkatułki taka. Ty, Ania. Ty. A tu jest ta instrukcja taka duża? Tak, to jest instrukcja bardzo duża, żeby to zrobić. A trudne zadanie to trzeba wyjąć te mydło. Damy sobie radę z tym? Tak, tylko mój tatuś to zrobi. Tak, ktoś to zrobi. Tato, to nie jest taki, kurde, ty. Tata. Ania. Jak to wyjdzie? Mam duże rękawiczki. Trochę duże te rękawiczki masz, ale... No, ale dobrze. Ale fajnie wyglądasz. Tak śmiesznie trochę, nie? Ale tak ma być widocznie. A kiedyś takie coś mieliśmy, takie dwa urządzenia. Dobra, zawartość tak zestawu, co my tu mamy? 1, 2, 3 rękawiczki, patyczki, a te patyczki mamy? Mamy patyczki, dobrze. Patyczki mamy. Tak, coś trzeba otworzyć. Jezus. Czekaj, a co tu jest? Co tu jest na tym pudełku napisane? To jest pudełko. Pracownia mydełek. Twórz pachnący mydełka w kształcie gwiazdki i róży. O, fajnie. Poczekaj. Ale pachnie jabłkami. Co? Poczekaj. Uważaj, Ania, bo to może być trujące jakieś. Trujące. Pokaż, co to jest. To jest jakieś bazowe. To chyba się musi rozpuścić. Mogę, nie, wiesz? To. To trzeba chyba zrobić inaczej. Kurczę, takie jakieś... Mydełko. Chyba bezzapachowe takie, glicerynowe, nie wiem jak to nam się nazywa. Pachnie tak. Nie, niczym to nie. To nie jest mokre. To jest mydełko, ale zostaw, bo to trzeba będzie chyba rozpuścić to mydełko potem, wiesz? To instrukcja. Kurczę, no normalnie nie wiem jak się to chyba trzeba pomalować. Ania, jak się za to zabrać? Ty znasz zestaw, trefla, pracownia mydełek. To... Szok, normalnie szok. A to chyba trzeba zostać... Chyba to trzeba rozpuścić i to trzeba tu wlać, a potem jutro jak będzie twarde, to trzeba to zdjąć. No tak, to jest taka foremka do mydełka, no. To takie, chyba sobie powiem. Taką gwiazdeczkę możesz zrobić, tak? Taką macie tu silikonową foremkę. Żeby tutaj, i tutaj taka foremka, też jest taka różyczka. Tylko teraz poczekaj, Ania, bo teraz ja nie wiem, co tu chodzi. Kurczę. Mydło glicernowe. Doświadczenie drugie, pachnące mydło, kolorowe pachnące mydło, strona 29. Czekaj, strona 29. To poczekaj. Gdzie mamy stronę 29? A powiedz mi, Ola, Ania, do czego takie mydełko służy? Do mycia się. Do mycia się, nie? Ale to nie szkodzi. To trzeba chyba wlać to. Poczekaj, i dać kolorowe kropel. Pachnące mydło, dobrze. Co będzie potrzebne? Rękawice ochronne. Mamy? Już mamy. Mamy. Tylko pyszne. Mydło bazowe. Mydło bazowe. Czyli to jest to mydełko bazowe, tak? Okej. Okay. Nóż. Nóż? Nóż. Przyniesiesz jakiś nóż? Przynoś. Tam weź ten nożyk taki z szufladki, przynieś ten nożyk. Z szufladki może dobrze. No. Kuchenka elektryczna lub mikrofalowa. O kurczę. Mikrofalówka. A pokaż, no to będziemy musieli chyba roztopić to mydełko. A okej, dobra, siadaj tu. Roztopić to musimy dać na grzejnik. Na grzejniku to się chyba nie rozpuści. Kuchenka elektryczna lub mikrofalowa, rękawica kuchenna, pojemnik lub naczynie żaroodporne. Pojemnik lub naczynie żaroodporne. Widzisz, trzeba będzie to rozpuścić jakoś. Drewniana spatulka, silikonowa foremka, aromat jabłkowy, pipeta, pastera, czerwony barwnik kosmetyczny. Uwaga! Barwnik
Cząstki będące częścią tej ustawy mogą powodować przebarwienie. Czyli trzeba uważać, bo one są... A co ty już masz takie żółte te rękawiczki? Rękawiczki? Nie tak było. Ej. Ty już coś dotykałaś, to otwierałaś? Nie, to tak chyba już było. Czy one takie... Tak, Jezus Maria. A co one takie żółte się zrobiły? Czekaj. Takie brązowe jakieś. Chodź, tak chodź, być. Dobra, nie wiem, może od tego mydła, bo ty coś brałaś tu, ja nie wiem. To poczekaj, chyba tak poczekaj, być. Poczekaj, bo coś tu się zaczyna te dziać. Rękawiczki też będą. Tu się zaczyna dziać jakaś magia chyba. Magia, bo chyba to doktrynowałam, to chyba. Tak, to. Poczekaj, kiedy twoje mydło bazowe jest cieczą, czyli tak, powtórz etapy 1 do 3 opisane w pierwszym doświadczeniu, czyli pewnie trzeba to rozpuścić, tak? No to czekaj, kurczę, co za cyrk. Panie to właśnie. To już użyłem. Doświadczenie numer 1, dobra. Czyli mydło glicerynowe. Z dołączonego do stawu bloku mydła bazowego odetnij. Gdzie to jest? Właśnie gdzie jest ten blok mydła? Blok mydła? To było więcej tego bloku mydła? Nie, tutaj jest blacie. Tutaj, tatuś. Nie. Ty, co za cyrk? Tu nie było w zestawie takiego bloku mydła. Ludzie z trefla dajecie tyle mydełek pokrojonych już, a piszecie, że macie tu blok mydła do krojenia. To proszę instrukcję zmienić, bo to coś jest nie nie? To nie bludzi. No ja wiem, to jest takie mydełko glicerynowe. Dobra, poczekaj. Chyba tak już było to. 20-30 gram, bo. Wrzuć kawałeczki mydła do pojemnika żaroodpornego, czy trzeba jakiś kubeczek. Podgrzej naczynie do całkowitego topienia mydła, żeby kawałki zmieniły się w ciecz. Temperatura topienia mydła bazowego dołączona do stawu to 50-60 stopni. To jest to mydło bazowe, dobra. Polskie mydło. To jest polskie mydło. W kąpieli wodnej w mikrofalówce. Polskie mydło to jest polskie mydło. To wiesz co zrobiłem? No mydło. Tak, polskie mydło, pewnie, że tak. Polska flaga. No ja coś... Chyba to trzeba ułożyć i wszystkie kostki tutaj grzane tam położyć na grzejnik, albo do garnka i tak się roztopi. Do garnka? Troszeczkę chyba. Nie, no dobra. To ile? To co, idziemy roztopić to mydło? No, idziemy. Dobra, to może we wrzątku to roztopimy, bo to 50-60 stopni to wystarczy. Roztopi z wrzątku, to potem chyba się tym zajmiemy. Bo chyba to trzeba tu wlać? Ty, dobra. Poczekaj. No to tu coś nie tak jest. Co? No właśnie widzisz, mydło. Mydło? Tu pisze mydło bazowe. Oj, zapomnieli tylko. Ale tu powinno być niebieskiego. No tak, ale tutaj jest jeszcze mydło. Mydełko glicerynowe. Glicerynowe? To można zrobić albo takie, albo takie. O co tu chodzi? To tu jest czegoś, tu, czegoś, tu czegoś nie ma, Ania. Czegoś nie ma? Chyba nie. Tego nie ma. Czego chyba to trzeba połączyć i zrobić takie coś. Poczekaj. Ale macie tylko mydło bazowe. No dobra, gdzie to jest? Bazowe? To już chyba bazowe. A to chyba pomieszać. Poczekaj. A skąd ja mam wiedzieć, gdzie tu jest to? Czy to jest bazowe, czy glicerynowe? To jest jedno i to samo, nie? Tak, to jest takie same tu. Bo to chyba, to trzeba przelać tu. I to trzeba powieszać. No dobra, to idziemy, czytamy dalej. A tu jest, kiedy twoje mydło bazowe jest cieczą, możesz się zabarwić. Za pomocą plety doje 3-5 kropli czerwonego barwnika. To jest czerwone. Do naczynia roztopionym mydłem. Wymieszaj dokładnie, poczekaj. No to jest taki dla dzieci, taki labirynt, ale jeszcze tu. Wymieszaj dokładnie drewnianą szpatułką. Dodaj 5 kropli aromatu jabłkowego, wymieszaj szpatułką. Wybierz foremkę ze stawu i powoli przelej do niej zawartość naczynia. No dobra, to chyba wiemy. Musimy roztopić to mydło. Tata to roztopi. Tak, a potem wlać do foremki. Tak. Wlać do foremki, a potem to dać. No to... A potem to pomieszać. Tylko Ania, pytanie zobacz, jak taką kostkę mamy, to ile tego mydła trzeba rozpuścić? Rozpuścić może dwa. Dwie wystarczą? Nie, chyba nie wystarczą dwie. Dwa?
dwa. Czyli tak mniej więcej, tutaj by musiały być gdzieś trzy kostki. I tu pewnie też trzy kostki. Co robicie? Robimy już bydełka. Bydełka. Tak, ja to wybrałam sobie. No to ja będę miała te. To co? Jaka to jest foremka? To jest foremka. Kwiatek? Tak, kwiatek. A to jest gwiazdka. To co? Idziemy to rozstawiać? Bo tak. Ja to sam będziemy kwiatek. Ale dobra. Ale patrz, ktoś tu zapomniał tego dać. Czekaj, gdzie to było? Patrz, tego dać. Katarny cię. Tego nie dali nam. No. A to tylko już dali to pokrojone. Już to pokroili sami chyba, wiesz? To chyba o to chodzi. Tylko teraz trzeba to roztopić. W kąpieli wodnej, wiecie? Z kąpieli wodnej? Czyli trzeba do właśnie metalowego... Na 8 minut. Do metalowego garnuszka. No właśnie, nie mówiłam, że coś żelaznego. A gdzie ty widziałaś metalowy? No bo już było w instrukcji jednej, tak? Że trzeba mieć coś żelaznego lub coś tam... Już nie pamiętam, jak to się tak nazywa, ale... No dobra, kubek. Jak roztopi... Chyba się ma powieszać. Jak roztopi... Nie, bo rozlejesz, ty tutaj możesz uważać. Ja to chyba tam jest coś innego. To... Barwnika tutaj trzeba... To jakoś to trzeba roztopić, tylko dziewczyny jak? No, w czajniku. W czajniku zagotować wody może? No bo raz było, że tutaj... Znajdź jedną rzecz, tyle ja. To wiem, to tata naleje gorącej wody do czajnika, a się zrobimy, zagotujemy wodę. Potem weźmiemy ten metalowy kubeczek, co tata ma do spieniania mleka. I w garnuszku będzie wrzątek i będziemy mieszać. Ciekawe, czy się rozpuści, okej? Okay? Ja będę mieszać. To jest na przykład taki stan. No jest napisane kąpiel wodna. To okej, 50-60 stopni, żeby miała... to się rozpuści. No okay. Kąpiel wodna to może być w czajniku. No okej. Okay. No tak, ale to nie. To te rękawiczki. To, no właśnie te rękawiczki też się tu zafarbowały. Nie wiem. Ale od czego? Teraz jak wyjęliście to? Nie, no ja już tak jak je włożyła do ręki. Może tutaj one jakieś mają... Tak dziwnie coś, nie? Dziwnie, no bo... Szok. Jakieś takie... Szok. Magia chyba. Magia. Nie, no bo jak ja wkładam, one były całe białe. Dobra, idziemy robić wrzątek. Zaraz wracamy. Dobra, część druga, uwaga. Teraz tak. Wracamy i mamy... Tu mamy wrzątek. Tak, wrzątek. Tego samemu w domu nie róbcie, bo to jest strasznie... Można się poparzyć, nie? No, trzeba mieć rękawiczki. No rękawiczki to tam mało co dodać, ale okej, dobra, słuchajcie, teraz tak. Tu trzeba wlać wrzątek, a tu trzeba do tego metalowego kubeczka... Mydełka wsypać, tak? I tutaj mamy takie... I tu jeszcze powiemy, że znaleźliśmy takie stare mydełko. No. I możemy tutaj rozpuścić to, tak. I potem możemy to... Możemy jeszcze raz wlać do czegoś i będziemy mieli inny wzór, ale tego samego mydła i to jest mega no tak, można cztery razy to robić faktycznie. A nawet no można dobra. to dziewczyny, jeszcze raz? To weźcie, wsypcie tutaj po kolei te, dobra, rączką. Te mydełka. Jedno, drugie. A może nie wszystkie, co? No to na razie... Może nie wszystko. A ten różowy też tu wsypiemy? Tak. Zobaczymy, czy się roztopi tak samo? Okej. Okay. To teraz słuchajcie, teraz tak. Teraz ja to muszę wlać. Ile mamy tych białych? Dobra, cztery. Ola, proszę cię. Pokaż. Cztery. Anka, no zobacz. Cztery. Teraz zostawcie chwilę, dobra? Bo to jest naprawdę niebezpieczna rzecz. Żeby się tym nie po... Tak. Uważaj na swoje ręce. Teraz wrzątek się nie nalewa do tych mydełek, tylko tutaj obok, uwaga. Wrzątek. I to już czuć potarzy. Teraz to się ma ładnie tutaj... Roztopić. Zobacz, czy wszystko tak zalało mnie. Dobra, to odstawiamy. Teraz zobaczymy. Tylko proszę cię, Ola, nie szarpcie się, okej? Okay? Nic, nie dotykam. Bo to jest strasznie niebezpieczna rzecz. O, patrzcie, już się tam jedno roztapia. Widzicie na dole? Jakie na dole? No, te białe. No. Aha. Widać? Ja już czuję, o, kamera mi zaparowała. Co? Ja już czuję, że mi tutaj prawie... No taki wrzątek. Dobra, siedzimy. Dobra, sprawdźmy, roztapiają się. Patrzcie, jak mamy do mieszania cały. No faktycznie, ty. Białe się roztapia. A tu różowe? Znaczy, że nie musimy mieć niczego. Wystarczy takie coś, jak... Może to inny kolor, zobaczymy, czy inny kolor powstaje. A może właśnie ten różowy się zmiesza z tym białym i powstaje jakiś? No nie wiadomo właśnie tylko, czy to jest, czy one jest tak samo się będą topić, wiesz? Bo może ten różowy nie będzie się tak. To się zmiesza w różowy i będzie to samo, jest. To samo, a pies krzyczy. No nie, no nie będzie to samo. Teraz słuchajcie, teraz trzeba to zamieszać. Tata to zrobi, bo tylko naprawdę proszę was, bo to jest... Tata to
zrobię, bo to jest jednak czy to nie jest za małe? Co jest za małe? Ten patyk. Nie, nie, nie jest za mały. Nie jest za mały. Masak. Czy to się nie przylepi? No właśnie nie wiem, co się z tym stanie. No to już jedno się tam przylepia powoli. Słuchajcie. No, przylepia się. Na razie, to niech to sobie tutaj się rozpuści, okej? Mhm. A drugą... Ale to jest super zestaw, bardzo fajny. Mieliśmy teraz robimy drugą część. My też mieliśmy o perfumy. Masz teraz ręki. Dobra. Pytanie, czy to różowe też się rozpuści. Być może się nie rozpuści, co by świadczyło o tym, że temperatura tupnienia tego mydła jest większa. Teraz robimy drugą. Czyli będziemy musieli jeszcze wrzucić. Tak to chyba mi się wydaje. Ale powoli mi się rozpuszcza. A co jak to się zmiesza i będzie taki sam kolor, będą dwa mydełka w takim samym kolorze? No zaraz zobaczymy, co tu się z tym dzieje. Tatuś, też możemy zrobić drugą część. No zaraz, tylko musi się to ładnie rozpuścić. Bo chyba to się będzie. Dobra, zobaczymy, czy to się rozpuści. Na razie się rozpuszcza. A to różowe serduszko chyba się nie chce rozpuścić. Ale powoli coś tam chyba się rozpuszcza, mi się wydaje. Dlaczego tam woda się wlała? Nie, tam się woda nie wlała, to mydełko się rozpuściło, nie? No, to jest takie plastikowe. Z takiej formy woda... stałej, z formy stałej no. Zrobiło się płynne. Najgorsze jest to, że to jest albo płynne. Uważaj, to jest plastikowe, więc to nie wleci ta woda do tego mydełka. Zobaczymy za chwilę, co się stanie. Dokładnie. Teraz musimy poczekać, że się rozpuści. Tak, jak się... Zobaczcie, już trochę się bardziej roztopiło. Patrz, taka. Taka. No idealnie się roztapia. No jeszcze 5 minut damy. Ja puszczę. Różowe się zrobiło. Się roztapia, faktycznie. Różowe, nie? Jeszcze chwilkę poczekam. Różowe. Ok, zobaczcie, jak się roztopiło. Faktycznie płynne jest to mydełko. Nie, ja się zapalam. Dobra, teraz tak, teraz musimy dać barwnik i aromat jabłkowy, tak? Bo to są dwa szkatułki, akurat to jest dla jednej osoby, bo to jest do tego. To są takie to pipetki. Pipety, czy nie? Pipety to są. Nie, to jest dla nas. Ok, czekajcie, dobra, dziewczyny. Tato, tak. Odstawimy na razie. Dobra, Agnieszka, nie dotykaj tych foremek. Tu odkręcimy jedno. Tu odkręcimy. Odkręcimy drugie. Oho, tu jeszcze jest taki, patrzcie. Uuu, jakiś specjalny. Taka plomba. Plomba! Bezpieczeństwa. Teraz tak. Ania, nabierz tutaj w tą pipetką trochę tego barwnika. Dobra. To chyba wystarczy. Okej. Okay. I teraz tutaj dołóż do tego mydełka. Do mydełka? No. Już? Już. Dobra. Teraz ja... Świetnie. Ania? Ora. Ja muszę też troszkę? Tak, mało. No, ile tam też? Tak, żeby pachniało. A pachnie mocno? Nie do tyle. Jabłkowo, tak. No to dawaj. Jabłkowo. Może jeszcze jedno, bo coś mało. Czy nie? Nie wiem. Bo jeszcze jedno. Dobra, zakręcimy teraz te... I tata chyba to pomiesza. Dobra. A druga? Dobrze. Teraz ja wszystko wyleca. Dobra, więcej nie. Weź zakręć teraz. Teraz się bawa, też się pomiesza. Uwaga, zobaczymy. Ania, pomieszasz? O, kisielkowo pachnie. Taki kisiel się zrobi z tego. Pokaż ci kisiel. Patrz. Kisiel. Ale pachnie, co? Mhm. Pachnie ładnie. Dobra, teraz będziemy wymieszać. Aromatycznie. Teraz mamy to ładnie trzeba pomieszać. Ja też pomieszam. Jak to tu wygląda? Tylko... Jak kisiel taki. Ale najlepsze jest to, że tutaj mamy coś takiego, żeby się to nie zmieniaje. Jak kisiel, słuchajcie. No dobra, to będziemy mieli różowe mydełka. Kisielowe. Takie. A potem będzie czwarte. To teraz uwaga. Ja myślałam, że ten aromat ładnie. To jest jakieś lody, bo tutaj jest coś. Tu odstawimy lody. To. Uwaga. Do jednej foremki. Nalejemy tu. Do gwiazdki. Muszę lepiej dać, niż co? Ach, lupa jasna. Patrz, chciałem to złapać. Przynieśmy jakąś szmatkę. Dobra. A ja kubek się nagrzał. Widzicie? Kubek się nagrzał i nie da się go złapać. Szmatkę, tatuś, proszę.
Dobra, trzeba tak, uwaga, bo to jest strasznie gorące. Oj, i tej wody nie dotykajcie, proszę was, bo to jest kurczę wrzątek. To jest trochę, trochę niebezpieczna zabawa, powiem wam uczciwie. Proszę, daj by co to dawać. Okej, uwaga. A ja ręce do góry. Nie, no przestań. Czekajcie. Weź to popraw, Ola. Anka. Dobra. Ale to jest gorące, ta sama szmatka jest gorąca. Uwaga, leci. Czekajcie. Zobaczcie. Coca-Cola wygląda. Tylko teraz nie ruszajcie, bo to nie, musi. To wygląda jak sok truskawkowy. No. Lub kisiel, polewa. Jak kisiel. Dajcie mi ten. Dobra, teraz daj drugi. Kwiat. U mnie jest łatwiej, nie? Kwiatek? No jest łatwiej. No. Bo ja mam taki czasta, to masz okrągły. Ma nie potrzeba dużo, ale nie za wielkie rupi. No już się stężeje. O, najlepiej. Tyle wystarczy, nie? Teraz trzeba to odstawić tak, żeby zestygło. Patrzcie, jak stygnie, to od razu nawet nie chce wylecieć, widzicie? Taki kisiel się robi na końcu. Pokaż. To co się musi wylecieć? Temperatura. Teraz musi się zestężeć, czyli ostygnąć. Tak? Tak, nie rób, Ania. Nie rób, bo to jest mydełko. Takie fajne. Dobra, czekajcie, teraz zostawimy to. Ej, to się już robi. No dobra, ale nie rób, Ania. Teraz musi być do lodówki. Teraz ja najpierw ten wrzątek muszę stąd. I tutaj nie dotykajcie. Ja mam gliby slime. Tak nie będziemy nalewać do pełna, nie? Gorący? Zobaczymy ewentualnie, jak to będzie potem wyglądać. Dobra. No to już się nie mam. I co, dziewczyny? Zadowolone? Tak. Oj, jak się podobało? Fajnie. Potem pokażemy, jak już będą wyglądały te gliby. Super zabawa, co? Tak. Myślisz, trochę niebezpieczna. Jeden będziemy musieli czekać? Zważywszy na wrzątek. Myślisz, że dzień będziemy musieli czekać? Dzień? Nie, to za chwilę. To za chwilę już tam. Może ja wiem, pół godzinki. Postawimy to na parapet, to chyba że. Nie! Ania, bo to się rozleje. Może do lodówki lepiej. To musi tata przełożyć. A to chyba taką jakby folijkę. No widzisz, już zobacz, jak widać, jak z wierzchu stężeje? Już właśnie tak to się robi. Jak folijka wygląda. Taki kożuch jak na kakao. O nie, mamy pieska, Niko ze stołu. Dobra, zaraz zobaczymy, jak to zestężeje, nie? Dobra, to jest trzecia mamy. Zobaczcie. Mamy już zrobione lodowisko, tu mamy. Jakie lodowisko? U mnie jest najfajniejsze, dla mnie jest, że to było na parapecie na zewnątrz, czyli teraz się zestężało, tak? Minęło może z pół godzinki. I teraz co? Wyjmiecie te swoje? Pokażcie, jak one z bliska wyglądają. Mydełko, nie? No, ale różowe takie. Będą chyba takie wzory tutaj, na tyle są. Tu są takie, taka... Róża. Taka róża, a dla mnie to będzie foremka. Taka łatwiej dla mnie będzie te łatwiej, Ania, wyjąć, no bo zobaczcie, dawaj. Ona ma tutaj takie... Ania, delikatnie, pokaż. Delikatnie, tu jakiś włos jest. No trudno. A to ale kurde, to fajnie wyszło. Ale to jest jeszcze takie mokre lekko. Ania, pokaż. Ładnie, jest lekko mokre. Co to ci wyszło? Pokaż ładnie, jak wyszło. I co? Tutaj są takie malutkie jakby groszki, zobaczcie. Takie groszki jakby tutaj były. No to jest bańki powietrza są. Ania, jak pachnie? Ładnie. No tak jak to serduszko, nie? Pokaż, jakie to cudo wyszło. Takie jak to serduszko, które mieliśmy. Kurczę. A teraz? Oj. Dobra, no naprawdę, nawet wygląda. Moje bardziej tutaj takie ja czerwone widać, nie? No, popraw foremkę, będzie na później, no. Jak się boję. To odwrotnie musisz zrobić, Ania. Trzeba ją przewrócić na tą stronę. Okej. Okay. Ola, pokazuj twoje. Ojej, ja się boję. Najfajniejsze no jest to, że te foremki są boisz? Gumowe. Ola, wyciskaj jak ja. Złap. Ale to jest mokre. I drugie. Jeszcze. Nie, no to nie jest mokre, tylko takie... Ślizgie takie. Takie tłuste trochę jakby, nie? Ale mydełko jest takie generalnie, wiesz? Teraz, zobaczcie, to tutaj normalnie byście miały. Ale pokaż, to jest tło. Gwiazdeczka wyszła. Wzór nie wyszedł akurat, ale to nic. Pokaż, połóż go ładnie. Zobaczymy. Oli musiał się trochę... I jak wam się podobają takie mydełka? Takie malutkie grosiki tu są z bokach, a tutaj jest taki wielki bąbel. No to powietrze. Powietrze, Olka. Ale generalnie
Wyszło, nie? Mi się wydawało, że łatwiej będzie mój, bo ja miałam takie, że tak delikatnie zrobiłam, ja miałam taką okrągłą. Generalnie wyszło, słuchajcie. Fajne, fajne. Ja A co wam, to przypomina takie mydełko? Co jeszcze można w ten sposób roztopić, rozpuścić? No, jak myślicie? Sposób? Ja wam coś pokażę. Ja się to na górę. Patrzcie tu. Właśnie świecę, właśnie tak się zastanawiałam. Patrzyłam z daleka. Wiesz, Ania, że świeczki też robi się podobnie? Patrzyłam się z daleka. Trzeba roztopić wosk. Tak się pytałam. Wlać do takiej foremki i już. No jak puszczę psa, pucisk, wosk, tak? Tak, wosk też ma swoją temperaturę topnienia. Tak, czyli robi się płynne. Ania, co ty tam wiesz? No dobra, to co, tą świeczkę odstawiamy? No to jest po prostu ułożyć. Ja chcę jeszcze raz. Babeczki zrobić. Ja jeszcze raz. Ale co jest, co jeszcze raz? A nie, właśnie, czy to da się włożyć? Jeszcze raz wyjąć, to się nie da chyba wyjąć jeszcze raz. Pokaż, to sprawdzimy. To jest takie gubowe i je wkleić. Może podobnie, poczekaj. O, dobra, o widzisz, weszło. Ta-da, ja też mam. A ja właśnie będę tak. Ty, a zrobić tak. Tak naciskać delikatnie, no i wyjąć. O, może to tak. Być... Ja będę się kiedyś myła, że tutaj jest foremka, mydło z foremce i tak. Ale teraz no. Ale to było bardziej wtedy przyklejone, ale teraz coś takiego. Co, eksperyment się udał? Tak. Podobało wam się? Tak. No to świetnie. A kiedy zrobimy nowy eksperyment tylko z wulkanem? To co? No może z wulkanem? Tak. No może jakiś taki ślad. Fajne są. Napiszcie więcej, jak chcecie takich eksperymentów, takich rzeczy. No, ciekawe, co? Takie eksperymenty są. A może w szkole będziecie kiedyś takie robić eksperymenty, wiesz? No, myślę, ale chyba nie za bardzo. Agia już częściej by robiła. Niko. Bo już Niko chce pić. Bo włożyłam, no. Dobra, no to... Pa, pa. Wygląda jak babeczka. Pa. No, hej.